Cześć, witam Was w kolejnej części poświęconej bezpieczeństwu. Dzisiaj przedstawię Wam 10 zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu służbowego i ze sprzętu prywatnego. Także serdecznie zapraszam Was do tej części serii. I tak pierwszy punkt. Jeśli musisz pracować na prywatnym komputerze, używaj dystrybucji Live CD lub maszyn wirtualnych lub chociaż osobnego konta użytkownika. Chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy wykonujemy obowiązki służbowe czy też firmowe na prywatnym sprzęcie, dobrze ze względów bezpieczeństwa jest używać tak zwanej dystrybucji Live CD czy też dystrybucji uruchamianej z pendrive'a. Wtedy wszystko to, co robimy, nie ma praktycznie żadnego wpływu na nasz dysk, na nasz komputer. Dobrym zastosowaniem są też maszyny wirtualne, oprogramowanie typu VirtualBox, które można pobrać, następnie zainstalować odpowiednią maszynę wirtualną z potrzebnym dla nas systemem i w ten sposób również odseparować te sprawy zawodowe od tego, co się znajduje na naszym prywatnym komputerze. Jeśli jedna czy druga metoda są dla nas zbyt skomplikowane, zbyt trudne, to dobrą radą jest tutaj użycie chociażby osobnego konta użytkownika właśnie do tych celów. Oczywiście konta bez uprawnień administratora. Druga sprawa to taka drobna sugestia. Według mojej opinii należy zrobić wszystko, aby nie instalować służbowych aplikacji na prywatnym komputerze. Służbowe aplikacje, czyli aplikacje udostępnione nam przez firmę, w której pracujemy, czy też z którą współpracujemy, tak naprawdę nie wiemy, co w sobie kryją. Duże prawdopodobieństwo jest takie, że jest tam zainstalowane coś dodatkowego, co pewnie w jakiś sposób monitoruje to, co robimy i tak naprawdę administrator, ktoś z działu IT, z firmy może wiedzieć wszystko, co na tym komputerze robimy. Trzeci punkt to szyfrowanie danych i tutaj mamy bardzo fajne narzędzie już od Windowsa BitLocker czy też darmowe VeraCrypt. VeraCrypt jest bardzo fajnym narzędziem również w sytuacji, kiedy chcemy coś ukryć na komputerze, ponieważ szyfrując dane katalogi możemy je pogrupować tak, aby wpisując jedno hasło widzieć inne katalogi, natomiast wpisując kolejne drugie hasło widzieć jeszcze inne katalogi, dlatego ze względów bezpieczeństwa jest to ciekawa funkcja. Tak jak i sam VeraCrypt, myślę, że również warty jest przynajmniej przetestowania i sprawdzenia, czy to jest rozwiązanie dla nas. Kolejna funkcja dotyczy bardziej urządzeń mobilnych typu tablety czy telefony komórkowe, czyli aktywowanie funkcji Find My, tutaj Find My iPhone, Find My Android czy Find My Windows. Są to aplikacje, które w razie zgubienia pozwolą zlokalizować telefon, czy też go zablokować. Myślę, że bardzo przydatna funkcja, niewiele kosztująca czasu, aby ją uaktywnić. Piąty punkt, oczywiście związany z pierwszym. Oddzielamy służbowe pliki od prywatnych. Po zakończeniu pracy najlepiej usuwamy te pliki tak, aby niepotrzebnie nie zajmowały miejsca. I to jest taka ogólna dobra praktyka, żeby coś, co nie jest nam potrzebne, po prostu usunąć, nie korzystać z tego. Szósty punkt mówi o wykorzystaniu PIN-u do karty SIM. W przypadku, gdy zostanie nam skradziony telefon lub go zgubimy, samo zablokowanie telefonu, korzystając na przykład z linii papilarnych, czy też z rozpoznawania twarzy, niewiele nam daje. Nadal złodziej czy znalazca może wyjąć kartę SIM i na przykład wykorzystać ją do dzwonienia na numery premium czy też do znajomych za granicę. Dlatego warto założyć również PIN na kartę SIM, a nasz telefon po prostu znaleziony czy też ukradziony zostanie sprzedany prawdopodobnie na części, na portalach aukcyjnych, a karta SIM po prostu dla złodzieja, dla znalazcy nieuczciwego będzie nieużyteczna i stracimy jedynie wartość, jaką miał dla nas telefon. Siódmy punkt, tutaj też rada z mojej strony, aby służbowego sprzętu najlepiej nie pożyczać,
może nawet nie pokazywać, chociaż to już jest skrajność. Na pewno nie pozwalać korzystać rodzinie czy też znajomym. Myślę, że każdy powinien mieć swój sprzęt w domu, jeśli potrzebuje z niego skorzystać, a jeśli nie potrzebuje, to tym bardziej nie powinien korzystać z nie swojego, a tym bardziej z firmowego czy też ze służbowego. Ósmy punkt. Jeśli jest nam przydzielony sprzęt służbowy, należy się zapytać, kto odpowiada i jak często będzie aktualizowany. To również ma wpływ na bezpieczeństwo. Czasami te aktualizacje są wyłączone, czasami musi je robić ktoś z uprawnieniami administratora, dlatego lepiej wiedzieć na samym początku, do kogo w tej sytuacji należy się zwrócić. I to samo dotyczy backupu, zawartości dysku twardego, czyli jak często i przez kogo powinien on być robiony, gdzie ten backup powinien być przechowywany, czy w chmurze, czy na dysku zewnętrznym. Jeśli na dysku zewnętrznym, to również powinniśmy go dostać. Także to jest temat, który również myślę, że warto poruszyć podczas przejmowania sprzętu służbowego. I ostatni punkt dotyczy VPN-u. Pamiętajmy, że VPN przyznany nam, czy też zainstalowany na komputerze służbowym, VPN firmowy służy jedynie, abyśmy mieli dostęp do całej sieciowej infrastruktury firmy. Nie służy do tego, aby na przykład zmieniać nasz adres IP, a do tego służą z kolei prywatne usługi typu VPN. Także tutaj również należy rozróżnić, co do czego warto i można wykorzystać. To wszystko, jeśli chodzi o tą część dotyczącą sprzętu prywatnego i służbowego. Zapraszam do zadawania pytań i do skorzystania z tych rad, aby bezpieczniej i pewniej korzystać w internecie ze sprzętu prywatnego czy ze służbowego. Dziękuję, cześć.